No cześć, cześć, witajcie, ja jestem Calvio. W dzisiejszym odcinku pogramy sobie na serwerze krainamc.pl. Jest to nowy serwer na moim kanale, który właśnie będzie ogrywany. Jeżeli chodzi o takie nowości właśnie, które się pojawią, to jest tak, tryb survival, który naprawdę bardzo często gram, jest na nim naprawdę bardzo dużo osób. Tym bardziej, że jest teraz późna godzina i mało osób to w ten tryb gra. Jest survival hardcore, ale jego nie lubię, trochę tak mniej na niego wchodzę. Creative są jeszcze prace techniczne, żeby dokończyć to i dopracować cały ten system tego Creative'a, bo naprawdę pluginy są autorskie i fajnie to wygląda, zaraz zobaczycie, bo wam to zaprezentuję. Tajemnica morderstwa, jest to tryb, który mnie najbardziej interesuje, ponieważ jest to tryb, to jest to, nie wiem, kategoria na lobby, w której jest tryb fabularny, czyli coś, co jest, no, trudne do zrobienia, ale naprawdę na tym serwerze bardzo ciekawe, dlatego już nie mogę się doczekać na pierwszy odcinek z tego trybu. Póki co jeszcze przedstawię wam ten serwer, żebyście się z nim jakby na początek zapoznali, że tak powiem. Jest też Skyblock, który jest już otwarty, nie wiem, niedługo, dosłownie za kilka dni. I Bedwars. Prace techniczne, bo są nowe mapy wprowadzane, więc naprawdę serwerek polecam, wszystkie linki macie tam na dole w opisie, jeżeli byście chcieli sobie pobrać. To jest pobrać, no zainstalować, wgrać, wejść na serwer, no to jest 1.16.3, więc nie ma co przedłużać. Zapraszam was bardzo gorąco do oglądania. Ja już pojawiłem się na swoim świecie, jest to tryb survival. Z racji, że mam youtubera, mam dostęp do komendy fly, której sobie teraz użyję, żeby zaprezentować wam moją piękną działkę. Zacząłem budować już takie pierwsze fortyfikacje, pierwsze budowle. To będzie taka działka bardzo modernistyczna, z przekrojem na taką drewnianą, no nie wiem jak to mogę nazwać, na przykład taka wieża. No trochę poszedłem sobie, pozbierałem tych materiałów, żeby to w ogóle wybudować. Tym bardziej, że zaraz zobaczycie, co się kryje pod ziemią na tej mojej działce. Jeżeli chodzi o shadery, to na tych shaderach będziemy grali. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda z shaderami lub bez, no to zobaczymy to zaraz, tylko jak będzie ciemno, bo to jest efekt naprawdę nieziemski. Co do oświetlenia, no to oświetliłem sobie tutaj całą tą moją działeczkę takimi specjalnymi jakimiś, nie wiem, glonami, że tak mogę powiedzieć, z netheru. Mam też tutaj już od razu włączę tak w ten sposób. Małą farmę, jakby mi się chciało po prostu jeść, to mogę zawsze sobie zebrać i zjeść. Tu zaczynam po prostu budowę. Więc jeżeli chodzi o sam serwer, na serwerze może być maksymalnie 100 osób. Na razie wygląda to w ten właśnie sposób. Pluginy na tym serwerze są, niektóre są autorskie, niektóre są z internetu, więc to tak chciałem tylko jeszcze powiedzieć. Co do takich jeszcze takich ogólnych informacji o tym serwerze, no to będzie no grano tak, jak teraz sobie latam, gram na streamie z wami, na przykład będziemy sobie szukać w kopalniach, ja tu już wszystko przyglądałem, jak możecie zauważyć na Discordzie, ze znajomymi sobie siedzieliśmy i po prostu przeszukiwaliśmy całą tą kopalnię w poszukiwaniu jakichś naprawdę fajnych itemków i myślę, że coś fajnego znaleźliśmy na pewno, dlatego na streamki was po prostu gorąco zapraszam z tego serwera, będziecie mogli ze mną pograć, fajnie się pobawić, bo będą fajne eventy tutaj u mnie na działce, siedziały naprawdę fajne, bo no zobaczycie, nie będę wam spoilerował, nic nie będę wam mówił tutaj. Oj, panda chyba próbuje płynąć w lawie. Dlaczego płynąć w lawie? Bo no, przywłaszczyłem sobie nether, że tak powiem. Ja mam koksja łóżka złote, więc takie enchantowane, więc mi lawa nie straszna i ogień. Ale no nie wszyscy je mają, więc no niestety. W każdym bądź razie survival, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ścinanie drzew, jest to najpiękniejsza rzecz, jaka tylko może być na tym serwerze. Już wam pokazuję, o co chodzi. Ścinacie sobie drzewo i patrzcie to. No czy to nie jest piękne i macie już od razu 6 logów, no cudna sprawa. Co do sadzenia drzew, one się od razu same sadzą, więc nie musicie się martwić, że jak wytniecie sobie połowę waszego tutaj ogródka, no to nie odrosną. Odrosną, ale będzie ich 2-3 razy więcej oczywiście. Dobra, logami, w ogóle tymi nasionkami, ja sobie palę w piecu, więc na razie odłożę. Przypalam sobie czasem niektóre rzeczy. Co bym chciał zrobić w dzisiejszym odcinku? Komuś ocenić dom? Dobra. Więc na samym początku, z tego co widzimy u niego w domku, on się zadomowił na taki jakby, nie wiem, biomie. Z jednej strony jest on, prawda, zimowy, ale z drugiej strony jest on ciepły. Jest on letni, to jest bardzo fajna sprawa, bo można naprawdę bardzo fajne i ciekawe budowle popostawiać i na lodzie, i na tym takim biomie zwykłym. Fajnie w ogóle zbudował sobie te schody. One mi się bardzo podobają, są naprawdę bardzo ciekawe. Ciekawe są, nie wygląda jakoś mega dobrze, szczególnie o to miejsce, ale schody
są naprawdę bardzo ciekawe, bardzo fajnie zrobione. W środku domku, no on dopiero jeszcze to z tego co widzę tworzy i robi, więc tutaj na razie nie będę się zagłębiał w to, ale powiem wam szczerze, słuchajcie, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie, jako że jest adminem, no to... No propsuje taki domek, bo jest on drewniany, ma w ogóle strych. Tutaj chyba komin będzie, tylko taki trochę mu nie wyszedł. Nie no, oczywiście żartuję, to pewnie będzie jakaś podpora. Jest oczywiście, jak to się nazywa, możecie napisać w komentarzu, bo ja zapomniałem. Co do skrzynek, item z legendarnego źródła, proszę nie dotykać Polski pi... nie mogę, dobra. Dobra, co my tu mamy dalej? Wejdźmy sobie do środeczka. Ostatnio tutaj byłem i widziałem, że coś tutaj kopie, więc zobaczmy, co się zmieniło. Tak, zmieniło się, bo dodał naprawdę... całe to pomieszczenie dodał, tak naprawdę. Z tego, co tutaj widzę, tego tutaj jeszcze nie było. Ma tutaj magazyn. Co to doniczek i kwiatków, no to kolorystycznie, że tak powiem, ułożył. Fajnie te pochodnie zrobił. Ja też muszę coś takiego ogarnąć, bo patent jest naprawdę dobry z tym, z tymi świeczkami. Dobra, tutaj mamy korytarz dalej i to chyba tyle, prawda? Tutaj są te schody i mamy jeszcze takie domki. Jest spawniarka, tylko to spawni co? Shulkery spawni. No co ty gadasz, że mu to shulkery spawni tutaj? Jacie. Dobra, co dalej jest? Lombard. No nie gadaj, że chłop sobie nawet lombard zrobił. Wejście dla personelu. Okej, rozumiem, to nie będę wchodzić. Zawsze można dzwonić dzwonkiem, jeżeli ktoś by po prostu... czy ja mogę? Nie mogę chyba. Jakby ktoś chciał. Co do tutaj tego budynku, no to niestety tutaj nie wejdę, ale mogę wam pokazać tak z grubsza, że też są tutaj shulkery. Więc... więc no. No i to by była cała ta działka tutaj, admina. Jak oceniam, no strasznie pusta jest. Mimo wszystko jest naprawdę strasznie pusta. Budowle może są ok, ale wszystko jest tak... tak po prostu postawione na niczym tak naprawdę. Więc to bym po prostu tutaj zmienił na tej działeczce. A ja lecę do kolejnej osoby. Skoro, że nikt nie chce już nic do ocenki, to ja po prostu pójdę jeszcze z wami na chwilę do domu i do Netheru. I tutaj po prostu chwilę posiedzimy i pogadamy o całym tym serwerze. A więc... można po prostu wziąć jeszcze, wiecie co potrzebuje? Potrzebuje jedzenia, dlatego można wybrać się na wyprawę pełną przygód, czyli ukośnik RTP. Randomowa teleportacja, która jest dostępna co 30 sekund, a potem co 60 z tego co się orientuję, po jakiejś tam większej jeszcze użyć. Co do pieniędzy, bo tego no nie powiedziałem teraz, przepraszam was. Pieniądze to są bardzo ciekawie zrobione, oto mi się przyda do mojego modernistycznego domku. I od razu, krowę mamy blisko, więc będzie co robić. Dobra, a więc tak. Jeżeli chodzi o pieniądze, to za 15 minut dostajecie 100 albo 300. Ja już dostaję 100, ale na początku chyba dostaje się 300. Chyba, że to zmienili ostatnio i dostaje się za 15 minut tylko 100. Co wątpię, ale też tak może być. Więc ogólnie dostajecie w ciągu 15 minut jakieś tam pieniądze w granicach od 100 do 300. I za te pieniądze możecie wchodzić w shop. I w tym shopie kupywać sobie po prostu bloki albo inne takie. W ogóle ceny są bardzo fajnie wyważone, naprawdę. Może trochę za duże w niektórych miejscach, ale widać, że były, że jest to przemyślane. Nie są to jakieś randomowe kwoty, które no jednak no ciężko zarobić, tak? Niektóre. Lub też są za niskie i ktoś ma ich dostatek. Jeżeli chodzi o drewno, to jestem ogromnym fanem, bo zbiera się je niesamowicie szybko. A sadzone, które wypadną, mam podpałkę do grilla. Oprócz instrukcji sprzętów elektronicznych, to jeszcze właśnie z tych sadzonek. Co jest, no, nie, no powiedzmy sobie szczerze, no bardzo fajne, tak? Nie dość, że ścinacie drzewo, macie, macie te logi drzewa. No to jeszcze macie podpałkę do grilla, więc no. Posilajmy sobie trochę tego, tej brzozy, bo ona jest typowo właśnie pod takie modernistyczne moje domki, które ja będę budował w przyszłości, w których będą w ogóle eventy. Robi się ciemno, słuchajcie, wam pokażę, że robi się ciemno powoli. Słońce już zachodzi, więc zaraz będę mógł wam pokazać różnicę między shaderami, a bez admin proszę nie wyłączać nocy, bo klimatycznie na odcinek. Dobra, napisałem do admina, żeby po prostu nocy nie wyłączał, bo ludziom to przeszkadza i prosił po prostu administrację, żeby tą noc wyłączali, jeżeli są, więc ja poproszę, żeby na razie tego nie wyłączał. Wypadło mi złote jabłuszko, więc będzie na kolejne jakieś potyczki z innymi graczami. Jeżeli wy w ogóle chcecie pograć ze mną na takim serwerze i sobie polatać na przykład tu ze mną i na Discordzie pogadać, pozbierać sobie drewno czy jakieś surowce z kopalni, to zapraszam na mojego Discorda i tam też są ogłoszenia i możecie pograć, możecie sobie pobrać też shaderki, które ja mam. I teraz wam zaraz pokażę różnicę z shaderami i bez shaderów.
Teraz tak, z shaderami wygląda to tak, tylko niech się trochę ściemni, dobra. Stajmy tutaj i pokażmy wam, uwaga, gotowi? Patrzcie, z shaderami wygląda to tak, w ten sposób. Bez shaderów zaś jest to no takie strasznie nudny ten Minecraft. Nic się tutaj tak naprawdę nie dzieje, zwykły, szary świat. Za to jak znowu, uwaga, włączymy te shadery, czyli... No to proszę bardzo, może pyknięcie nie pykło zbytnio, ale wygląda to już naprawdę nieziemsko i bardzo fajnie. Tym bardziej, że pochodnia, którą trzymam w ręku, oświeca mi drogę, więc... Cała ta dynamika świetlna jest zrobiona w tych shaderach cudownie. Jestem po prostu w nich zakochany. W każdym bądź razie ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli ten odcinek się tobie spodobał, to łapka w górę i subskrypcja tam na dole. Napisz w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć w kolejnym. A ja zapraszam was już na przygodę o morderstwie, która będzie taką fabułą na tym serwerze. Więc dziękuję i do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, no i cześć!